dzisiejszym odcinku Hunt Showdown Super Show Garza i jego problemy z zombiakami. Foo Fighter, prawdziwy ninja. I pszczelarz Mara. Zapraszamy serdecznie. Tak jest, dziękujemy. Witamy w pierwszej rundzie Hunt Showdown Super Show. Oglądamy w tym momencie Galzaga, który patrzy w kierunku osady Catfish, a tymczasem u Maracha nic się nie dzieje. Rusza w kierunku Port Rigger, no ale nic dziwnego, dopiero zaczęliśmy rozgrywkę, więc cóż innego miałoby się dziać. Popatrzmy jednak na Maracha, bo Galzag dosyć statycznie kieruje się powolutku w kierunku kościoła, a Marach tymczasem... Pierwszy strzał oddany, tak jest, proszę Państwa, pierwszy strzał oddany, wprawdzie tylko do ulki, ale zawsze coś, pierwsza krew przelana. Popatrzmy tymczasem na Foo Fightera, on jako jedyny podnosi wskazówkę, Galzak pominął zupełnie swoją wskazówkę, Foo Fighter ma przewagę w tym momencie, wie gdzie bossa nie będzie w tych pierwszych minutach pierwszej rundy, no i Marach także. Mały taniec przy wskazówce oczywiście, aby nie dostać przypadkowego headshota. No i ruszamy dalej. Popatrzmy na mapę, zobaczmy jak się sytuacja prezentuje. Galzak rozpoczął na rzeźni, ruszył powolutku w kierunku osady Catfish, ale ostatecznie ruszy na północ w kierunku kościoła. Tymczasem Foo Fighter po lewej stronie, bardzo blisko Galzaga, na ranczu mogliby się spotkać. Jest takie prawdopodobieństwo. No a Marach tymczasem bardzo, bardzo daleko na północy, więc on z całą pewnością w najbliższej przyszłości z dwoma pozostałymi graczami się nie zobaczy. W dalszym ciągu na ranczu Foo Fighter szuka kolejnych punktów. Czyżbyśmy mieli tam ruch? Gnarl, co sądzisz? Czy tam widzimy jakichś graczy? No tak, tak, z całą pewnością mamy pierwszych klientów. Otóż to, brawa szanowni państwo. Pierwsi klienci, zobaczymy, czy skorzystają z usługi cichego Sparksa. Gnar, co sądzisz, jak zakończy się to spotkanie? Czy Foo Fighter odda pierwszy strzał, czy jednak postanowi pozostać w ukryciu? No w dalszym ciągu obserwuję, jest okazja, nie, jednak, czyżby ten gracz go zauważył? Bardzo możliwe. No proszę państwa, strzał był oddany zupełnie na ślepo, prosto w kierunku lasu, więc no nie ma co buczeć. Naprawdę, Gnarl, ucisz ich, powiedz co sądzisz o tych wszystkich niewdzięcznikach. Tymczasem Galzak na spokojnie, bez żadnych przeszkód, podnosi dwie wskazówki na kościele, no i ucięło sporo mapy, wie, że będzie musiał ruszać na północ. Popatrzmy tymczasem w kierunku Maracha, on jest na Alicji, na farmie Alicji. Było przed chwilą słychać u Galzaka kilka strzałów ze Sparksa, ale to nie był Marach, to z całą pewnością nie był Marach. No małe kucnięcia w obawie przed przypadkowym headshotem, no to się może źle skończyć, jeżeli przeciwnik będzie oczywiście celował w ciało, ale zobaczymy. Na razie wygląda na to, że przeciwników nie widać. Foo Fighter tymczasem na krematorium, bardzo blisko, znowu obaj gracze ruszyli prosto na północ. Nic dziwnego, bo mapa się kurczy właśnie w kierunku północnym, więc obaj gracze ruszają na północ, są bardzo blisko siebie, trzeba przyznać. No i wygląda na to, że Foo Fighter ruszy w kierunku cmentarza, podnosi trochę amunicji, właściwie jedną kulę, bo wystrzelił ją w kierunku tego przypadkowego gracza, ale to spotkanie nie zakończyło się żadną konkretną walką. Nic dziwnego, Foo Fighter tylko z cichym Sparksem, a ja tymczasem mam chwilę, żeby przypomnieć zasady rozgrywek w Hunt Showdown Super Show. Otóż, trzej gracze wchodzą na mapę z dwójkami solo.
i to wszystko. I muszą przeżyć, wynieść bounty, cokolwiek. No patrzcie na to, proszę Państwa. Oto Galzak patrzy z fighterem dokładnie w tym samym kierunku, a właściwie patrzył przed chwilą. Marach tymczasem w dalszym ciągu kuca na farmie Alicji. Ale jak słyszycie, zapewne ma pająka, więc wiemy, gdzie jest boss, wiemy, gdzie jest pająk. Jakieś strzały w oddali. Galzak tymczasem wygląda na to, że właśnie skieruje się w stronę tychże strzałów. A kierunek ten prowadzi prosto na farmę Alicji, więc czyżbyśmy mieli kolejne spotkanie, bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Ciekawa sytuacja. Foo Fighter poszedł w lewo, Galzak poszedł w prawo. No i mamy sytuację taką, że dwaj najbliżsi gracze raczej się nie spotkają w tej chwili. A możliwe jest spotkanie Galzaga z Marachem. Zobaczymy. Nic się nie dzieje. Na razie jest bardzo spokojnie. Marach cały czas na bosie, ale nic tam kompletnie nie widać. Więc chyba to jest dobry moment, żeby spojrzeć na mapę. No Galzak bardzo blisko Maracha. Foo Fighter tymczasem mocno zboczył w kierunku zachodnim i pojawił się w tym momencie na cmentarzu. Kto wie, czy nie wywiąże się jakaś walka Galzaga z Marachem, ale na razie chyba nie jest to możliwe. Marach bardzo ostrożnie, no a tymczasem Foo Fighter podnosi ostatnią wskazówkę i będzie wiedział, gdzie konkretnie znajduje się boss, więc... Cóż, gracze nieubłaganie zmierzają w swoją stronę. Oczywiście między nimi stoją jeszcze liczne dwójki. Może być ich nawet 4, 3, coś koło tego. No na pewno graczy jest sporo. Nie wiadomo dokładnie, jak się potoczyły ich losy. Czy nie wymordowali się wzajemnie, ale myślę, że nie. Myślę, że jeszcze ktoś tu został. Popatrzmy na Galzaga, on oczywiście w dalszym ciągu krąży wokół farmy Alicji, nie zamierza wchodzić do środka, więc chyba jednak nie będziemy mieli tutaj starcia bezpośredniego Maracha z Galzagiem. Czyżby tutaj poszedł jakiś dynamit? To by było mocno dziwne, ale prawdopodobnie próbuje uzupełnić swoje wyposażenie Galzak z tej karawany, ale nie postanowił jednak niczego się pozbyć. Rusza w kierunku mostu, mamy most na rzece... blisko farmy, no duży kółko tutaj Galzak zrobił, ubije jeszcze Ulkę. O, bardzo niecelnie. No tak, masz absolutną rację, to było straszliwie niecelne. No i teraz, jak widzicie, publiczność nie zawyła. Widać, Galzak ma jakieś fory u publiczności, ale z całą pewnością Gnarl nie ma foru u ciebie. Nie wiem, komu ty kibicujesz. No tak, komu mógłby kibicować rzeźnik, jak nie pająkowi? Eksplozje, dużo strzałów, bardzo blisko farmy Alicji, wszyscy zaczynają zbiegać się w kierunku centrum. Ponownie, nic dziwnego, mapa kurczy się w końcu do środka, więc gracze także będą w końcu musieli się zbiec w okolice farmy Alice. Galzak dalej krąży tutaj dookoła, próbuje zapewne wysnajpić jakieś drużyny, które będą podchodziły do Alicji. Na razie nie słychać w żadnych eksplozji, zresztą widzieliśmy, no ajajaj, Ulka została zruszona. No i kolejne pudło, ten Derringer z całą pewnością powinien trochę potrenować Galzak z tego Derringera, nie wiem, pobiegać z samym Derringerem. No co o tym sądzisz, Gnar? To z całą pewnością byłoby zabawne. A Foo Fighter tymczasem także, to jest Hoof Darrowów, to nie jest farma, ale Hoof Darrowów, jak wiecie, zapewne jest bardzo blisko farmy. Wokół farmy jest także sporo domków, w których bardzo często gracze lubią kampić, więc jeżeli dobrą pozycję zajmie tutaj Foo Fighter, kto wie, co się stanie. No Galzak w dalszym ciągu krąży dookoła farmy Alicji. Bardzo statyczna rozgrywka. Popatrzmy tymczasem na Maracha. Rzuca wabik. To jest wabik Maracha. Galzak patrzy dokładnie w kierunku, w którym znajduje się Marach. Ale są daleko. Wiele ścian dzieli ich, więc... Czyżby kroki? Tak, ktoś zabijał zombiego. No Gnarl, już się niecierpliwi z tego, co słyszycie. Za chwilę może dojść do pierwszego starcia między graczami. Pierwszy strzał udany, ale zupełnie niecelny. No tak, macie Państwo rację, w tym momencie to powinien być celny strzał. No niestety, Galzak totalnie to spartolił i musi w tym momencie okrążać. Daleko zawędrował, naprawdę daleko zawędrował. Jeszcze ma tutaj problemy z psami, ale... Za tym drzewem powinien mieć dosyć bezpieczną sytuację. No nie stracił nawet małego paska. Bardzo blisko farmy. No trudno powiedzieć, ile tam w tym momencie osób jest na farmie. Foo Fighter zapewne już się zbliża. Kto wie, może gdzieś skampił na chowie darów i patrzy w kierunku farmy. Ma cichego Sparksa, więc może wykorzystać przewagę bezdźwięczności.
Fuf. Marach dalej jest w kompleksie. Nie zaczął robić bossa, co akurat jest jak najbardziej rozsądnym posunięciem. Galzak zbliża się w kierunku farmy Alice. Coraz bliżej. Kto wie, czy dojdzie tutaj do pojedynku Maracha z Foo Fighterem? No tak, masz rację, Gnarl. Ja też już nie mogę się doczekać, kiedy w końcu nasi bohaterowie zmierzą się ze sobą. Pierwszy strzał to był Martini Henry, więc mamy analogiczne uzbrojenie. Galzak musi uciekać. Jest w bardzo niekorzystnej sytuacji. To położenie z całą pewnością nie jest dla niego korzystne. A tu jeszcze pełno mobków dookoła. Jak wybrnie z tej sytuacji? No, musiał narobić naprawdę sporo hałasu. Ale co za różnica, czy z Derringera, czy z Paxa. W tym momencie wszyscy gracze słyszą go doskonale. Wszyscy są w pobliżu. Oj, bardzo złe położenie. Trzeba się jak najszybciej stąd wydostać. To naprawdę nie jest dobra pozycja. Słychać kroki. Jest ktoś bardzo blisko i niestety strzał oddany. I Galzak pada martwy. No a Marach, Foo Fighter znaczy się oczywiście, zabija. Wreszcie pierwszy trup. Właściwie to jest już drugi trup. No Galzak niestety skończył swój. Masz absolutną rację, Gnarl. Niewiele tutaj zdziałał. A tymczasem Foo Fighter zdobywa pierwsze zabójstwo. No czy uda mu się skorzystać jeszcze z tej sytuacji? Tam kolejne strzały z Winfielda padają. I ktoś tam jest, ktoś ewidentnie jest w środku tego białego domku. Czy odda jeszcze jeden strzał, Foo Fighter? Czy będzie to celny strzał? Tak, celny strzał, ale niestety bez zabójstwa, tylko w korpus. Strzały z Winfielda tymczasem bezpośrednio w kompleksie. Marach zaczyna coś robić, zaczyna wreszcie coś robić. Wreszcie coś zaczęło się dziać, ale na razie nikt się nie pojawia, nikt nie wchodzi pod celownik. Czy będziemy mieli pierwsze zabójstwo na koniec? Nie, to tylko pancerny. Spokojnie, Gnarl, to tylko pancerny. Na razie jeszcze nic złego się nie zdarzy. Sparksy. I mamy pierwszego gracza na celowniku. Piękny headshot! No, bardzo się przemieszczał, kucał cały czas ten trafiony przeciwnik, ale no niestety zakończył swój żywot bardzo mizernie. Jeszcze rzucona ulka w kierunku nieprzyjaciela, żeby utrudnić podnoszenie, żeby uniemożliwić właściwie podnoszenie w tej chwili. Na chwilę obecną nie jest możliwe jakiekolwiek wskrzeszenie tego gracza, który skończył swój żywot. Marek w dalszym ciągu na naprawdę dobrej pozycji. Galzak próbuje go dekoncentrować, pisząc na Discordzie, ale oczywiście nic z tego nie wyjdzie. A może jednak, kto wie. To jest jednak dosyć bezpieczna sytuacja. Tutaj prawdopodobnie udałoby się spenetrować te drewna, te deski pociskami z Winfielda, ale na razie niecelne, niecelny ostrzał. Niecelne skanowanie. No i leci bomba. Tam były strzały z Winfielda niesamowicie intensywne po drugiej stronie kompleksu. A właściwie w okolicach Hovudar Row. Trudno powiedzieć, czy tam Foo Fighter jeszcze walczy, ale na razie nie mamy kompletnie żadnego kontaktu z Foo Fighterem. Marach dalej krąży. Nie, to na pewno nie jest Foo Fighter. Foo Fighter miał oczywiście cichego Sparksa. Tutaj mam zdecydowanie dwie drużyny, które korzystają z broni, no z całą pewnością głośnych i donośnych. Zwłoki leżą, zwłoki w dalszym ciągu leżą. Leci dynamit. Oj, bardzo blisko. Czy zdoła się wycofać Marach? Niestety nie. Zaczynamy rundę numer 2. Ludku, spokojnie, zombie dookoła jest pod dostatkiem, ale chyba Galzak nie zamierza ich mordować. Mamy ulkę. Wystarczy jedno trafienie nożem, kruki niestety spłoszone, no i już cały serwer wie. Co tu się wyprawia? Galzak ma ogromne problemy z uśmierceniem jednej nieszczęsnej ulki. Spłoszył kruki, oddał strzał, no i niestety. A ulka dalej żyje, niesamowicie twarda sztuka. Udało się, wreszcie się udało. No cóż, mamy znowu mapę z jednym bossem, więc z całą pewnością będzie się działo bardzo, bardzo dużo. Foo Fighter tymczasem podziwia widoki, jest w tym momencie. Co to za miejsce w ogóle? Czy to jest... To jest Catfish. Czy mi się wydaje, czy ja się mylę? Nie wiem, w każdym razie, jak wspomniałem, mamy tylko asasyna na tej mapie. Tak, Gnarl, nie obchodzi mnie, co sądzisz o asasynie. Ja uważam, że jest mocniejszy od rzeźnika. Wybacz. Zerknijmy na mapę tymczasem. Galzak zaczyna
po lewej stronie, Foo Fighter po prawej stronie, Amarach totalnie na górze, na północy, więc bardzo, bardzo od siebie oddaleni gracze. No ale znowu mamy Baju, mapę Baju, więc będziemy mieli dokładnie podobny pojedynek. No i patrzcie na to, czy to nie jest déjà vu? No z całą pewnością Marach może odczuwać tutaj małe déjà vu, bo oczywiście znajduje się na Port Riker ponownie, tak jak wtedy, ponownie ma Sparksa i Bornheima, więc wyposażenie dokładnie to samo, no dosłownie lustrzane odbicie. Zobaczmy, co tu się ciekawego będzie działo. Pootwiera dużo bramę. Zerknijmy teraz na Galzaga. Patrzcie na to, jak agresywnie ruszył Galzag, już w tym momencie zdobył kolejną wskazówkę na krematorium. A Marach? No cóż, Marach tyle dobrego, że będzie miał drugą wskazówkę na Port Riker, ale na tej mapie, podobnie jak poprzednio, strzały padają dosłownie od początku rozgrywki. No zresztą przyczynił się do tego sam Galzag, oddając kilka strzałów. No cóż, Foo Fighter widzę, że także podniósł kolejną wskazówkę. Na Port Riker ktoś już był. Oczywiście standardowy taniec przy wskazówce. Cały czas strzały, cały czas. Mapa ucina bardzo podobnie, co w poprzedniej rozgrywce. Galzag oczywiście podniósł wskazówkę na krematorium i kieruje się w stronę Port Riker. Coraz bliżej, z każdą chwilą, a tam coraz głośniej. Na Port Riker ewidentnie coś się dzieje. Choć nie widać z tej odległości jakiejkolwiek aktywności graczy. Ogień, który się pali na łódce, on jest standardowy, on zawsze się tam pali, więc to z całą pewnością nie świadczy o niczyjej aktywności. Niesamowita sytuacja. Foo Fighter znalazł już w tym momencie asasyna. I jest... Czy to jest kaplica? To chyba jest kaplica, rzeczywiście. I zaczął po cichu robić... No, tylko że ta eksplozja beczki oczywiście nie przyczyniła się do zachowania ciszy z całą pewnością. Galzag tymczasem podchodzi w kierunku farmy Alice znowu. Czy to nie jest jedno wielkie déjà vu? Naprawdę, farma Alice, tylko no teraz walka trwa jednak gdzie indziej. Patrzcie na to, Marach tymczasem skrada się przez pola kukurydzy. To także jest farma Alice, no obaj gracze bardzo blisko siebie. Więc kto wie, co tutaj się stanie. Może wreszcie zobaczymy jakiś pojedynek dwóch naszych bohaterów. Oj, strzały niesamowicie blisko. Jest! Headshot oddany dosłownie w tym samym momencie, w którym strzelił tenże uśmiercony gracz. No i Galzag zdobywa pierwsze zabójstwo. Ktoś ginie jeszcze. Naprawdę bardzo dużo się tu dzieje. Marach tymczasem, patrzcie, jak blisko znajduje się. No oni praktycznie się widzą. Jeżeli Marach wyjrzałby przez płot, to z całą pewnością zobaczyłby biegnącego Galzaga i kto wie, może oddałby strzał ze Sparksa. No Galzag w tym momencie kryje się za kompleksem. Czy się... Nie, no już nie mają prawa się chyba spotkać i zobaczyć. O, Galzag zagląda w głąb kompleksu. No, bardzo ciężka sytuacja, jeżeli ktoś będzie z shotgunem w środku, no to nagant oficerski może nie wystarczyć. Popatrzmy na Maracha. No i pierwsze zabójstwo. Kolejny headshot. No, Marach w przeciągu dwóch rund oddał dwa celne strzały, dwa headshoty. Galzag tymczasem jest w kompleksie. I ginie! Patrzcie na to! Czy wy to widzieliście? Galzag zginął, dostał headshota przez deski. Ze snajperskiego Sparksa. No i zakończyła się akcja na dokach. Marach przeniósł się w kierunku farmy Alice. Znowu to samo miejsce. Ale tutaj no i wreszcie Foo Fighter zakończył robienie asasyna. Asasyn zrobiony. No Marach jeszcze obserwuje, widocznie spodziewa się czyjejś obecności. Nic dziwnego, bo na dokach działo się naprawdę wiele. No nie, no patrzmy teraz na Foo Fightera. Galzaga oczywiście już nie ma, jego truchło leży gdzieś tam w okolicach doków, a właściwie we wnętrzu budynku, w dokach samych. No Foo Fighter wypędził bossa, Marach dalej się rozgląda, ale nic tu kompletnie nie widać. Okej, bardzo blisko. Boss wypędzony, Foo Fighter podnosi wskazówkę, a Marach jest tuż przy kaplicy. Czy oni się spotkają, czy wreszcie doświadczymy jakiegoś soczystego starcia jeden na jeden między naszymi bohaterami? Co się dzieje? Czy Foo Fighter zacznie za chwilę wychodzić? Czy wyjdzie na zewnątrz? Czy jednak zostanie w środku? Podniósł wskazówkę, więc zdaje sobie sprawę z tego, że jest tutaj przeciwnik. Choć oczywiście nie wie, kimże ten przeciwnik jest. Widząc gracza solo, mógłby się spodziewać Maracha, ale oczywiście no, ktoś może być dalej i wizja może go po prostu nie sięgać. Nigdy nie wiadomo, ilu tak naprawdę przeciwników jest w okolicy. Foo Fighter wychodzi. Marach nie zdaje sobie z tego sprawy w ogóle. Foo Fighter już biegnie w kierunku wyjścia.
Najwyraźniej nikogo nie ma w pobliżu. Spłoszył psy, więc no, Marach już w tym momencie wie, że coś się dzieje, ale chyba nie spodziewa się, że Foo Fighter już wyszedł. Myśli zapewne, że to jest jakaś inna drużyna, bo cały czas patrzy w kierunku, no, Foo Fightera, ale on jest już daleko, no teraz dopiero zdał sobie sprawę. Sprawdza mapę. Tak, no już teraz wie na pewno i ruszył. Rzeczywiście tak chyba było, rzeczywiście chyba spodziewał się, że to nie był Foo Fighter, tylko jakaś inna drużyna po drugiej stronie. Co zrobi Marach teraz? Czy popędzi za Foo Fighterem, czy podniesie wskazówkę? Nie wskazówkę, tylko Bandy. Jednak idzie po nagrodę. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. No w tym momencie nikogo tu nie ma, nikogo raczej nie ma w pobliżu. Co u Foo Fightera? On biegnie dalej, Marach podnosi wskazówkę. No Foo Fighter jest już naprawdę daleko, no oni chyba prawdopodobnie się nie spotkają, no. Przewaga jest na tyle duża, sprawdza dookoła Marach, nie ma ani jednej żywej duszy. No ale psy tutaj zatrzymują Maracha, on musi się uporać z tym zagrożeniem, żeby w ogóle móc ruszyć dalej. Pytanie, czy będzie ścigał Foo Fightera, czy nie? No w tym momencie, powiedzmy sobie szczerze, w interesie żadnego z graczy nie leży to, aby walczyć ze sobą. Mają jedną nagrodę, każdy z nich ma jedną nagrodę, więc może warto by było nawet podjąć współpracę. Nie jest to tak naprawdę zabronione, a istnieje ogromne prawdopodobieństwo, istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że ktoś tu jeszcze żyje, że jakaś drużyna jeszcze tu biega na zewnątrz, no i będzie próbowała dopaść uciekające bandy. Zobaczmy. Cóż, drzewa, wkoło tylko drzewa. Obaj gracze oglądają dokładnie te same widoki. Oddał strzał. Ależ niesamowicie bliski był ten strzał, ale wydaje mi się, że Foo Fighter strzelał zupełnie na ślepo. No, jakby nie patrzeć, wymiana ognia. Obaj gracze celują dosłownie w tym samym momencie, przestają celować w tym samym momencie. Niczym bracia. No patrzcie na to, przecież to jest lustrzane odbicie. Celują w tym samym momencie, przestają celować i biegną dokładnie w tej samej chwili. No niesamowicie ciekawy zbieg okoliczności. Foo Fighter zdecydowanie zwolnił, Marach też. Też celują, no nie, niewiarygodne. No strzelili też dokładnie w tej samej chwili, co tu się wyrabia? Przeładowanie, no to jest niesamowicie zabawny zbieg okoliczności. Jakbyśmy oglądali tego samego gracza, teraz jakaś mała różnica. Nie no, znowu. Tym razem strzelił Fighter? Czy Marach usłyszał tego trafionego z popielacza? Kto wie, no ale z całą pewnością no zaczyna pościg. No pytanie, czy to jest pościg? Czy to jest tylko próba dostania się do wyjścia? Bo oni obaj po prostu biegną w kierunku najbliższego wyjścia. Tak, tam jest ten wkurzony z popielacz nietrafiony przez Maracha. No, Foo Fighter się zatrzymał, patrzcie na to. Chyba wykorzystali obaj swoją moc. Spopieracz biega, zdenerwowany. No i ostatecznie został uśmiercony. Nie! To był inny spopieracz, bo eksplodował po raz drugi. A to jest oczywiście niemożliwe. Tam jakaś beczka wysadzona w powietrze. Foo Fighter patrzy właśnie na to, co płonie. Czyli ktoś tu musi jeszcze być, ktoś tu jeszcze jest. Chyba że do tych płomieni strzelił Foo Fighter. Ciężko się połapać, kiedy obaj gracze no mają co robić. Wprawdzie walka jakaś ostra się nie toczy, ale pomyślcie sobie, gdyby właśnie się toczyła. No, są bardzo blisko, no widzą dokładnie ten sam punkt. Marach ma jeszcze 2 sekundy. Czy użyje, czy sprawdzi? O! Drugie zabójstwo Maracha. Czy to był solo gracz? Czy to był kolejny solo gracz? Nie, jest jeszcze drugi. Leci.
Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za obejrzenie pierwszego odcinka Hand Showdown Super Show. Zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest z całą pewnością Foo Fighter, bo jako jedyny przeżył drugą rozgrywkę i raz wyniósł Bounty. Tyle z naszej strony. Dziękujemy bardzo serdecznie. Komentowali dla Państwa Galzak i Gnarl Rzeźnik.